Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Słyszeliście już tradycyjny nasz jingle. Trochę nas nie było, ale znowu jesteśmy. No słuchajcie, świat pędzi rzeczywiście z tymi ryzykami. Coraz większa mi się na półce takiej wirtualnej nie tylko piętrzy ilość książek, tekstów do przeczytania. No właśnie, to jest chyba dzisiaj taki problem, prawda? Że tej informacji jest wręcz za dużo, a jej ryzyk niezmiernie przybywa. Z drugiej strony właśnie pytanie, czy ludzie w ogóle chcą o ryzykach słyszeć, tak? Bo chyba niespecjalnie. No właśnie. Popełniłem taki artykuł ostatnio na blogu Ryzykonomia się tam teraz reaktywuje bardziej z wypowiedziami pisanymi. Artykuł nosi tytuł roboczy Nie ryzyko. I takich kilka moich myśli dotyczących, co ryzykiem jest, a co ryzykiem nie jest, bo dzisiaj coraz częściej mamy do czynienia właśnie z takimi wydarzeniami, które przecież były przewidywalne, no chociażby to, co się dzieje z inflacją, tak, i co się będzie jeszcze działo, to, co się dzieje z naszą gospodarką, to, co się dzieje chociażby, o tym nie piszę, ale akurat w artykule, z tym nowym wałem, ale jakim cudem mam pisać, prawda? Ostatnio pewien sympatyczny znajomy mówi mi, że czy ja mogę wyjaśnić to komuś? Ja mówię, że ja nie wyjaśnię, bo tego nie rozumiem, sobie zażartował. To może naświetlić. No naświetlić tego też nie potrafi, zresztą chyba nie tylko ja, bo przecież nawet urzędnicy z Krajowej Administracji Skarbowej napisali, że oni tego nie rozumieją, ale przecież to wszystko było wiadomo, więc czy to jest ryzyko regulacyjne, tak? No właśnie, na przykład ryzyko regulacyjne ma raczej taki charakter zero-jedynkowy. Ja kiedyś pisałem o tym, wielokrotnie się wypowiadałem o ryzykach regulacyjnych, ryzykach compliance i zwracam uwagę, że tutaj chociażby te analizy prawdopodobieństwa są bardzo utrudnione, bo ono albo jest, albo nie jest, prawda? Skąd na przykład wiadomo, czy nie zbierze się Ruski Ład, prawda, i w czasie jednej nocy czegoś tam sobie nie wymyśli, prawda? No to no chyba, żebyście mieli Pegasusa, no ale... Ale nie macie, tak, no, albo jakiś inny i byście wiedzieli, o czym tam mówią. No to jest, nie ma, jest jedna decyzja, jest. Ale tak chyba jest generalnie z ryzykami regulacyjnymi, że one się pojawiają. No i tam mniej więcej też takie tematy poruszam, ale no, są ryzyka, które właśnie, czy one są w ogóle ryzykami? Jeżeli jest coś właściwie pewne albo prawie pewne, to, no, no, to chyba nie jest ryzyko, prawda? Bez sensu jest zarządzanie tym w ramach, podkreślam, zarządzania ryzykiem. Nie zarządzanie w ogóle, prawda? Ale to jest raczej nie zarządzanie incydentami. Nie wiem, to znaczy wiem. Zarządzanie incydentami, zarządzanie już no, takie normalne, nazwijmy to. W sensie nie zarządzanie ryzykiem, które się przecież koncentruje na wydarzeniach niepewnych, tak? które mają jakąś na skalę prawdopodobieństwa i chyba w miarę rozsądną, bo nie 99,9%, prawda, czy 90%. To jest ten problem, który zawsze jest z tymi mapami ryzyka, że tam się zaznacza te czerwone obszary i właściwie ryzyka, które się już dzieją. No właśnie, czyli zapraszamy Was na bloga, zapraszamy Was po raz kolejny oczywiście do naszej księgarni, którą uruchomiliśmy jakiś tydzień temu. Na księgarnię wejdziecie przez naszą stronę ryzykonomia.pl oczywiście. Będziemy jeszcze później zastanawiali się, co z tą domeną zrobić. Ona działa na popularnej platformie Shopper. Są tam też bezpieczne płatności, które obsługuje firma oczywiście zewnętrzna, firma Blue Media. Znana na rynku polskim, jeden z liderów, także to nie my. No, my w sensie mamy nadzieję otrzymywać płatności za przecież przeczytane książki, tak? No, nie za darmo przecież. No właśnie, także zapraszamy Was. Tam wkrótce będą nowe książki, będą e-booki. E-booki, tak, no koncentrujemy się na e-bookach, no bo wydawanie książek jest utrudnione i raczej samemu nam byłoby to trudno zrobić, a nie wiemy, czy ten proces wydawniczy u nas jest strasznie skomplikowany, zostawmy już to. Skomplikowane drogi, a właściwie kto później czyta, prawda? Zostawmy to, czyli tam e-booki znajdziecie, będą też audiobooki, no, sukcesywnie będą przybywały, także zapraszamy. Ale przechodzimy od razu do kwestii merytorycznych. No właśnie, takie pytanie sobie postawiłem. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, pytanie postawiłem.
Zanim ten temat, który chciałbym poruszyć, a tematem dzisiaj będzie taki raport dotyczący analizy ryzyka przygotowany przez Eurasia Group, czyli taki znany think tank, który się zajmuje analizą ryzyka. Ale wcześniej pomyślałem sobie, że jeszcze takie pytanie sobie należy postawić. Czy będzie wojna? Tak? Jak jeździłem trochę dzisiaj samochodem i słuchałem, co się w radiu mówi, no to tam nawet chyba Amerykanie teraz mówią, że może wybuchnąć w każdej chwili ta wojna. No, mają jakieś swoje dane wywiadowcze, pewnie też sekretarz Blinken chyba tam właśnie dzisiaj się spotyka z Ruskami. Ma na ten temat rozmawiać. Ostatnio być może słyszeliście, że Brytyjczycy wysyłali takie wyrzutnie przeciwpancerne, lekkie wyrzutnie przeciwpancerne, rakietowe, NLAW do Ukrainy. Tam był też taki case, że oblecieli przestrzeń powietrzną niemiecką, więc tam pytanie, w co Niemcy grają. No ale no, widać, że tam się coś, jakieś okręty desantowe typu ropucha, zdaje się, płyną przez Bałtyk, przez Sundy przepłynęły. No jest nieciekawie. No, oczywiście jest wiele analiz, które mówią o tym, że wielkiego sensu to nie ma w dłuższym okresie, no ale nie biorą pod uwagę racjonalności. Gdyby wojny wybuchały tylko z przyczyn racjonalnych, to by ich w ogóle nie było pewnie, prawda? Pierwsza wojna zupełnie nieracjonalna, druga wojna wywołana przez szaleńca. Gdzie tu jest racjonalność? No i tu chyba mamy z podobną sytuacją do czynienia i z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, prawda, świnko? Oczywiście pojawia się temat, czy my jesteśmy przygotowani. Ja nie mówię już o przygotowaniu kraju jako Polski, prawda? Wiadomo, jesteśmy silni, zwarci, gotowi. Zresztą krążą tu na ten temat różne takie fantazje, bajki, geobajki, geostrategiczne. Mam ostatnio taki pewien pomysł, jak to skomentować, przedstawić swoją doktrynę geostrategiczną. Oczywiście bez szans na jakieś pewnie specjalne spopularyzowanie, bo to popularyzowanie też mamy pewną opinię, jak ono się wydarza. Polecamy pana Tomasza Piątka. Na ten temat dużo ostatnio mówi. Dobrze to jest udokumentowane. Naszym zdaniem wiarygodna i rozsądna osoba. No ale coś łatwiej niż kogoś kompromitować. No właśnie, wszystkich kompromitujemy. To jest taki szum, można powiedzieć. Stworzyć szum kompletny, informacyjny. Więc to jest na pewno wyzwanie. Mam nadzieję, że w tym wyzwaniu jakoś wam pomagamy sobie radzić z analizą ryzyka na tyle, ile możemy i na tyle, ile rozumiemy to, co rozumiemy. No więc właśnie pytanie, na ile jesteśmy przygotowani, ale my w naszych gospodarstwach domowych, kolejny temat, na ile my jesteśmy przygotowani w naszych biznesach, tak? No to jest przecież następny temat, no, podobny zresztą z, no to jest temat, który oczywiście ujmuje, można powiedzieć, nie tylko zarządzanie ryzykiem, ale taki specyficzny obszar, jak jest business continuity management, czyli zarządzanie ciągłością działania. Jakkolwiek ja nie mam wrażenia, żeby firmy rozważały takie scenariusze, prawda, związane właśnie na przykład z wojną. Nie wykluczam, że to się gdzieś dzieje, ale nie mam takiego wrażenia, ale mogą tu się różne rzeczy dziać, prawda. Wielokrotnie opowiadałem taką anegdotę, kiedy byłem na pewnej konferencji ubezpieczeniowej. Nie była ubezpieczeniowa, to była chyba konferencja, ten dyrektor finansowy roku, na której kiedyś chyba ze dwa razy występowałem. Jako speaker, raz chyba nawet jako taki keynote speaker, prawda, z pewnymi sukcesami. No i to było, pamiętam wtedy, kiedy się zaczynała ta cała afera o Donbas i okazało się, tam wyszło, że polski biznes się tym kompletnie nie interesuje. No jak wiecie, zresztą biznes polski czymś nie wiem, on się interesuje biznesem, prawda. Ale takim rozumianym chyba jako produkcja, sprzedaż, a jakieś tam otoczenie, uwarunkowania, to słabiej. No ale jak ktoś kogoś nie nauczyli, to dlaczego ma się tym interesować? Wracając do tego tematu, to czy firmy są przygotowane, i tak obiecałem sobie, że jeszcze ten temat poruszę. Drugi temat, który też mi chyba poruszę, to jest właśnie przygotowanie gospodarstw domowych. Tylko że pytanie, no właśnie, to już może być mało czasu. Przygotowujcie się. Przejrzyjcie sobie, jeżeli możecie, jakieś survivalowe porady. Mnie tu nie chodzi o kopanie jakichś, prawda, świnko, schronów przeciwatomowych, zbieranie jakichś plecaków ucieczkowych i rzucanie się do ucieczki. No i tu bym brzydko powiedział, wie gdzie, prawda? Ale na przykład kwestie energetyczne, które ewidentnie mogą teraz mieć miejsce. Na przykład, no mówiąc krótko, jak nam wyłączą prąd albo gdzieś go zhakują te wszystkie sieci, to tu nic nie będzie działać, jak w każdym kraju. Nawet w sklepie nic nie kupicie, bo tam są kasy fiskalne, płacicie kartą. No ale przede wszystkim kasy fiskalne, nie będzie prądu, nic nie kupicie, dosłownie nic, tak? Więc może coś,
coś, nie mówię o tym mitycznym papierze toaletowym, chociaż jakiś zapas też można mieć, ale na przykład woda, jakiś zapas jedzenia, może to mieć sens, tak? No więc to rozważcie. Oczywiście będą się z was śmiali, to jest normalne, prawda? No ale jak to mówią, ten się śmieje, kto się ostatni śmieje. Do tematu ten jeszcze wrócimy, mam nadzieję, że uda nam się wrócić bez wojny, prawda? No ale... Ale co się tu będzie działo, to jest bardzo ciekawe. Zresztą może wcale nie jest ciekawe, prawda? Czy wojna jest ciekawa? A propos, czytałem ostatnio taką książkę, która mi wpadła przez przypadek trochę w rękę, bo mam dostęp do tego Legimi, są sobie tam różne e-booki, też poczytuję, myślę, a zajrzę. Książka pod tytułem Snajper na froncie wschodnim, wspomnienia Josefa Allerbergera. Autor jest inny, Albrecht Wacker. No nie będę wam tu może truł o historii, bo nie wszyscy muszą się historią interesować, ja historię bardzo lubię, ale no, kiedyś nie było takich wspomnień, można powiedzieć, z tej drugiej strony. Nie chodzi mi o to, prawda, że tam biedni Niemcy żołnierze, co oni przeżywali, ale generalnie rzecz biorąc, to wojna na wschodzie, ona była przerażająca. Ja nawet czytając tą książkę, to jeszcze no, niektóre wersy musiałem przeczytać ponownie, bo o oczom własnym nie wierzyłem, prawda? Czyli wojna to nie jest nic takiego fajnego, jakby chcieli nam różni ludzie wpierać, bajki opowiadać właśnie o jakichś strefach zniszczenia, bo oni chętnie by wysłali pewnie, albo może niechętnie, no ale zapewne nie zakładają, że oni będą w tych wojnach walczyć. Jeżeli by doszło znowu do takiej sytuacji, to niech nas Bóg, karma, Budda, wszyscy mają w opiece, naprawdę, bo to jest straszne. No właśnie, historia czegoś może uczyć, ale muszą być ludzie, którzy chcą się tego nauczyć, muszą znać historię, a to chyba odchodzi nam w niepamięć niestety, ale polecam też oczywiście wszystkim wielbicielom historii w ogóle, którzy lubią jakieś takie tematy, to także, prawda, nowożytna, starożytna historia, my lubimy chyba wszelkie, prawda? Tak, świnko. No właśnie, przechodzimy tutaj do tematu, o który chcielibyśmy dzisiaj się trochę dłużej pochylić, a może nawet on przejdzie nam na kolejny odcinek, bo jak widzicie, my staramy się nie nagrywać jakichś takich strasznie długosiężnych odcinków i z przyczyn technicznych, i z przyczyn ktoś tutaj do mnie dzwoni, i z przyczyn takich, no właśnie, żebyście mogli wytrzymać, ci, którzy wytrzymują, bo to przecież tyle ciekawych nowych tematów, tyle tych podcastów, słuchajcie, właśnie, a propos, nie? Tyle tych nowych podcastów się namnożyło, a blogi to już ich tyle nie ma. Ostatnio zresztą oglądałem sobie takie najpopularniejsze rzekomo blogi, które teraz są. No i ta tematyka, no ja nie powiem, żeby mnie specjalnie poruszała, bo to są jakieś głównie moda, transport, wakacje, prawda, takie historie, no i opiekowanie się dziećmi. Nie wiem, gdzie są takie trochę inne tematy, prawda, u nas w Polsce. Albo są też, widziałem takie podcasty, nie specjalowo, nie wymieniam nazw, zresztą na specjalnie nawet chyba byłoby mi trudno, bo specjalnie nie słucham. Jakieś takie, można powiedzieć, papki przygotowane przez jakieś tam zespoły niby analityków. No ktoś może powiedzieć znowu, a co to jest, prawda, co ty mówisz. No ale to ja sobie zastrzegam, to są moje pewne autorskie opinie. Ja to sam robię, święta mi ewentualnie pomaga, jak nie daję rady i tyle. No właśnie. Także blogosfera też chyba jakoś tak zamarła. Teraz jest podcastosfera, a potem będzie metasfera i Bóg wie co jeszcze. Ale póki co Eurasia Risk, to się dokładnie ten raport nazywa, zaraz wam powiem, Top Risk 2022. Autorami jest Ian Bremmer. To jest znany też influencer, można o nim przeczytać na LinkedIn, tam się produkuje. Cliff Kupchan chyba tak, a tego pana nie znam akurat. Albo Kupchan, albo Kupchan. Eurasia Group jest znanym think tankiem zajmującym się ryzykami politycznymi, więc wiarygodny, zresztą sensownie moim zdaniem pisze. A propos to też, ponieważ mamy początek roku, pewnie niedługo się i Global Risk pokaże, Światowego Forum Ekonomicznego i parę innych raportów gdzieś tam mam, więc spróbuję gdzieś tam omówić i do nich nawiązać. No właśnie i... Jakie są generalna moja opinia o tym raporcie? To jest raport taki, można powiedzieć, przede wszystkim scenariuszowy. No i tak chyba to jest w ryzykach politycznych. Zresztą ostatnio rozmawiałem z pewnym też znajomym, sympatycznym naukowcem, który się zajmuje zupełnie inną dziedziną, mianowicie transportem. On właśnie wspominał, że takie różne ilościowe analizy przy tym multipolarnym świecie, czysto ilościowe, to one są oparte, biorąc pod uwagę, że są oparte na ścisłych założeniach takich ilościowych, to wystarczy, że jakieś tam jedno założenie padnie i się to wszystko rozsypuje.
I tak sobie rozmawialiśmy, że właśnie takie kwestie scenariuszowe, one wcale nie są proste, bo scenariusze są często się traktują jako takie bajdurki, prawda? Każdy sobie coś tam